Dzień dobry, nazywam się Piotr Metz. Chciałbym podzielić się kolejnymi wrażeniami z oglądania tego, co przyszło w zgłoszeniach na nasz fantastyczny konkurs. Najpierw chciałem się bardzo nisko pokłonić paniom, bo panie w naszym plebiscycie, przynajmniej moim subiektywnym zdaniem, rządzą. I na początek muszę wymienić dwie panie. Panie Olenę i Igę. Igę gra na wiolonczeli, Olena na skrzypcach, klawiszach i śpiewa. Drogie panie, jestem zauroczony Stupid Girl i myślę, że zauroczony przede wszystkim artystycznie, choć nie tylko. Dla mnie jesteście jak na razie absolutnym numerem jeden. Kolejna pani, która ma olbrzymi zespół, nazwany naukowo Ensemble, to Maja Olenderek. Tak powinno chyba wyglądać tworzenie muzyki. Tam jest strasznie dużo radości, dobrej zabawy, no i przede wszystkim fantastyczne mieszanie różnych gatunków i muzycznych stylów. No i świetny angielski pani Mai. Wiele osób zdecydowało się śpiewać po angielsku, nie każdemu to jednak wychodzi. Myślę, że jeżeli ktoś próbuje śpiewać w tym języku, powinien zwracać uwagę na dobre wzory. Takie wzory to właśnie Olena Iga, Maja Olenderek, a także Agata numer 1166. Fantastyczna autorska propozycja z rewelacyjnym, chyba najlepszym w naszym plebiscycie angielskim. Pozdrowienia dla mojego rodzinnego Tarnowa. Zespół By Million Wires jest dowodem na to, że można jeszcze robić postępy, szczególnie jeżeli chodzi o angielski wokalistki. Wszystko jest ok, ale to by się przydało poprawić. Wzory, o których mówiłem przed chwilą, na pewno warte naśladowania. Kolejne pozdrowienia. Zespół London Type Smog. Bardzo dużo macie jeszcze przed sobą pracy. Myślę, że sporo można poprawić, ale chciałem się do was odezwać, dlatego że ewidentnie słuchamy tej samej muzyki, tych samych płyt. Kolejne dwa pozdrowienia, bardzo rozrzucone, rozstrzelane stylistycznie. To Don Camillo z Rotterdamu, zespół art rockowy i zawodowy blues rock Centrali 57 ze Śląska. Naprawdę jest dobrze. Najfajniejsza historia opisana w zgłoszeniu to historia człowieka, który ukrywa się pod artystyczną ksywą Divinity of Pride. Zrobił utwór o swojej dziewczynie, partnerce, kobiecie, czyli narzeczonej. Ewidentnie ma na imię Nicole. Niestety, jak sam napisał, w czasie pracy nad utworem coś się tam posypało. Dlatego utwór nazywa się ostatecznie Sorry Nicole i pod tym tytułem został zgłoszony. Świetny pomysł na klip, najprostszy na świecie, a taki, że obejrzałem go z zapartym tchem prawie przez całe 3,5 minuty jego trwania. To jest numer 1148, domowe studio, home studio, tak się to nazywa. I tam po prostu widać, jak ta muzyka powstała i to jest bardzo fajne. To jeszcze dwa ukłony dla metalowej braci. Siewierz, Dustin Brush i metalcore'owy Lucid Dream. Pozdrowienia dla Maćka Maleńczuka w Krakowie to przekażę w imieniu Pozora, który nagrał utwór Szafa tak, jakby był jego młodszym bratem. No i co, jeszcze kciuk do góry dla zespołu Carly Hess, czyli Oskara Tomasza i Dawida i dla Existu ze Szczecina. I na koniec muszę pogrozić palcem. YouTube Funk jest cool ze Śląska. Słuchajcie, brzydkie słowa to nie jest wszystko. Niby wszystko w tym, co robicie, się zgadza, tylko brakuje jednej najważniejszej rzeczy: oryginalności. Macie możliwości, pracujcie dalej i nie oglądajcie się wokół, tylko róbcie wszystko po swojemu. To mówiłem ja, Piotr Metz. Dziękuję.